miniaturowy, wywodzi się od nordyckich psów pasterskich. Ta miniaturowa wersja psa może poszczycić się sławnymi opiekunami, znanymi z historii, takimi jak choćby Marcin Luther, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Michał Anioł. W dzisiejszym magazynie Zoo Plus znajdziesz wiele cennych informacji na temat tych małych, futrzastych piesków. Wskażemy też, o czym należy pamiętać podczas ich utrzymywania i pielęgnacji. Sierść jest niewątpliwie cechą definiującą wygląd tego pieska. Niezwykle puchata składa się z długiej, odstającej sierści okrywowej i krótkiego, watowatego podszerstka. Jego kryza przypomina nieco lwią grzywę. Czujna mordka z czujnymi oczami i lisopodobną kufą wyraźnie wskazują na pokrewieństwo ze szpicem. Dodatkową ozdobą jest jego puszysty ogon. Ten milutki szpic ma serce lwa, albo raczej psa stróżującego. Ponieważ chętnie staje w obronie domu i podwórka, ma opinię prawdziwego ujadacza. Ale po odpowiednim szkoleniu da się nad ujadaniem zapanować. Szpic miniaturowy jest kochającym psem rodzinnym i wspaniałym towarzyszem. To bardzo inteligentny i temperamentny pies, niezwykle łatwy do wytresowania. Uczenie się małych sztuczek to świetna zabawa, nie tylko dla psa. Miniaturowy szpic tworzy bardzo bliski związek ze swoimi opiekunami, co oznacza, że nie lubi zostawać sam. Jako że dobrze dogaduje się z innymi psami, dodatkowy czworonożny domownik mógłby być dobrym rozwiązaniem. Dla równowagi psychicznej tego wulkanu energii należy mu zapewnić mnóstwo wyzwań i ćwiczeń. W kwestii żywienia również ważne jest spełnienie określonych, specjalnych wymagań szpica. Odpowiednio dobrana kompozycja składników odżywczych wspiera zdrowy metabolizm i dobre trawienie. Korzystnie wpływa na kości, funkcje stawów, skórę i sierść. Karmiąc swojego szpica suchą karmą, zwróć uwagę także na wielkość krokiecików karmy. Karma marki Royal Canin jest specjalnie dostosowana do kształtu szczęki pomeraniana. Sucha karma firmy Concept for Life także uwzględnia to, że małe rasy psów wymagają kawałeczków, które będą w stanie pogryźć. Obie karmy korzystnie wpływają na pielęgnację zębów. Szczotka dla szpica miniaturowego powinna być cały czas pod ręką, ponieważ obszerna szata z sierści wymaga pielęgnacji od 2 do 3 razy w tygodniu. Aby zapobiec filcowaniu, aby prawidłowo usunąć obumarłe tkanki podszerstka, można psa czesać pod włos. Regularnie zwracaj uwagę na uzębienie pupila, ponieważ kanapowce, takie jak szpic miniaturowy, mają większą tendencję do rozwoju kamienia nazębnego. Mycie zębów można wytrenować, a higienę wspierać za pomocą wygodnych, specjalnych przysmaków pielęgnacyjnych. Miniaturowy szpic jest ekstremalnie małą wersją szpica niemieckiego. Niestety, podobnie jak w przypadku wszystkich ras ekstremalnych, jest on bardziej podatny na choroby. Dlatego ważne jest, aby kupować szczenięta tylko od hodowcy, który przywiązuje dużą wagę do dbałości o zdrowie i konsekwentnie wycofuje z hodowli chore osobniki. W dobrych warunkach utrzymania szpic miniaturowy może żyć średnio od 12 do 16 lat. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać Ci kompleksowe informacje dotyczące miniaturowego szpica. Do zobaczenia wkrótce!